Noc, bo o 0.30 zaczyna się Super Bowl. Zresztą donosi nam Czysty Czesiu o drugiej w przerwie koncentrianny, Pierwszy od 5 lat ma występ publiczny, będzie ogień. Ja nie zarywam nocy, no bo jutro dzień ciężki pracy. Zaczynamy moc futbolu o 10, potem o 15. La Liga Bonita, w której pewnie więcej o tym, co zrobiła Barcelona. Barcelona wygrywa 1-0 na wyjeździe z Villarreal i powiększa przewagę nad Realem Madryt do 11 punktów. Z tej okazji zobaczcie Wiska El Barça. Dostałem koszulkę od TJMNMW. Ten jeden mecz na mnie wyszedł. Ten jeden mecz mi nie wyszedł. I, więc gratulacje dla Barcelony, ale jaka nerwowa końcówka, zobaczcie, Barcelona znów zagrała na 1-0, co prawda znów czyste konto, które to już Ter Stegena. znów tylko 6 straconych bramek, ale ta wisiała w powietrzu, brameczka, że za chwileczkę Villarreal ją wtłoczy. Przede wszystkim Ronald Araujo, patrzę na sofa score, na notowania, słuchajcie. Robert Lewandowski 7 i 9, czyli w sumie według nich najlepszy zawodnik meczu, strzelec gola Pedri 7 i 8, Ronald Araujo tylko 7 i 6, w dodatku sporo 6-4, Rafinia 6-8, szustek, Żul Kunde. Alejandro Balde, który za Jordiego Albe zagrał 6-9, lewy 7-9 no, miał dwa fantastyczne strzały na bramkę bronił Pepe właśnie w niego prosto trafił zanotował asystę przy golu Pedriego brawo, ale jednak to nie był taki lewy no, lewy dominator niemniej jednak Barcelona znów nie umiała zabić tego meczu i naprawdę gol nieuznany w końcówce, i słusznie tutaj nie było wątpliwości. Via Real. Poza tym groziło, że będzie rzut karny na szczęście właśnie z Kundę, jednak biodrem, nie ręką więc chyba tam nawet nie było to warowane więc kolejne szczęśliwe, ale słuchajcie nawet takie przepchnięte zwycięstwa liczą się w walce o tytuł, zobaczcie 11 punktów przewagi, oczywiście Real nie grał w tej kolejce, zdobył klubowe mistrzostwo świata, oczywiście kolejny puchar do, 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 do gabloty choć zastanawiam się no, spektakl 5 do 3 ale czy to było potrzebne no co prawda w środę Real Zagra ten zaległy mecz z Elcze, no nie powinien mieć problemów, chociaż Elcze sprawiło sensację wygrywając właśnie z VRL, ale to jest VRL. Kikę Setiena to jest, to, jest, to jest negatywnie nieobliczalne. VRL, chyba trzecia porażka z rzędu właśnie z Elcze, z kimś tam jeszcze dopiero co chyba z Rajo Wajekano oni przegrali tak też 0-1-1. 3 z Elcze to po prostu sztuka tyle e, przegrać. Za chwileczkę o tym meczu Barcelony. W ogóle zobaczcie, dzisiaj i dzisiaj, wczoraj parę godnych, zacnych meczyków. Oba Manchestery e, obejrzałem. United, zobaczcie, w fantastycznej formie United i nie wiem, czy jednak, ja wiem, że to jest angielska drużyna, ale trenera Erika Tenhaga w tym dwumeczu z Barceloną nie wiem, czy jakoś dla mnie większym faworytem nie jest jednak, zresztą, o ile w ogóle jest faworyt tego dwumeczu, meczu, właśnie Manchester United. Też z racji, z racji ławki bez Usmane dębele, Barcelona, który no, jest w stanie przesądzić każdy, losy każdego meczu. No, epicko się zapowiada, bo dwie drużyny w super formie, ale w najlepszej formie, nie wiem, czy oglądaliście, rzucałem okiem, pierwsza połowa taka sobie, ale druga, no to już typowe Napoli. Zobaczcie, dziewiąte zwycięstwo z rzędu Napoli. Taką pasę Napoli miało w sezonie 89-90, kiedy ostatni raz wygrywało serię, a więc po prostu, kto ma ich powstrzymać? Fantastyczna forma. Kwara Skeli, Wiktora Osimena, no po prostu, po prostu drużyna, drużyna pełną gębą i, i po prostu nie ma na nich mocnych, tym bardziej ciekawi, jak sobie, jak się spiszą w Lidze Mistrzów. No bo niby, niby ten mecz, powtarzam, Barcelony z Manchester United jak z Ligi Mistrzów i to dwie, dwie drużyny, gdyby obie grały w Lidze Mistrzów, no to by były obecnie w najlepszej formie w tej Lidze Mistrzów obok, obok Napoli. Grają w Lidze Europy, ale i tak fantastycznie zapowiadają się The Champions. Powrót we wtorek walentynki. Przypominam, że trwa konkurs chyba jeszcze ciągle, w którym nagrodą jest mój telefon do Waszej drugiej połówki, usprawiedliwiający Was za nieobecność wieczorną na o walentynkowej randce, coś się wymyśli. Betklik Polska na ich Twitterze, linki i tak dalej. Co trzeba zrobić, żebym tutaj się zaangażował? Poza tym, podeślemy też kwiaty dla drugiej połówki. No i, 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 i wytłumaczenie. Uważam, że świetny pomysł. Jeszcze Betklik wymyślił do tego całą pod hasłem to jest Better Call Paul. No, że też na to wcześniej nie wpadłem. Better Call Saul, jeden z fajniejszych yy, seriali. No, ale pomyślałem, że za chwileczkę jeszcze o Barcelonie. Jeśli macie jakieś przemyślenia, no nie był to wielki mecz, ale jak mówię, ważne przepchnięte, 1-0 wyjazdowe, Lewy bez gola, tylko z asystą. Lewy coś się troszeczkę, yy, jeśli chodzi o gole, yy, zatkał, ale ważny ważny dla, yy, dla drużyny. No, asystował przy bramce yy, Pedriego. Yy, Pedri, słuchajcie, gdzieś widziałem statystykę, że wśród zawodników mających mniej niż 21 lat to jest najlepszy strzelec Europy, 7 goli. Więc od niego tylko Jude Bellingham z Borusi Dortmund, która też nadal w formie. Do Barcelony sobie wrócimy, ale jako, że jutro, słuchajcie, tak jak Bogusław Wołoszański, który jutro jest 13. 13 Luty 2023 roku do Barcelony przylatuje samolot z Warszawy. Fernando Santos, po to, żeby się spotkać z Robertem Lewandowskim, jednak pierwsza podróż do kapitana reprezentacji i rozmowa. Krótkie spotkanie, bo wyobraźcie sobie, że Fernando Santos, który zamieszkał w Warszawie i zaliczył trzy mecze ekstraklasy. Jak patrzyłem wczoraj na niego, jak zakutany kocem siedzi na meczu Wisły-Płock, z nietęgą minął, co tu dużo mówić, w meczu z Lechem Poznań. Był też w Gdańsku na meczu Lechi. Dzisiaj też kapitalny spektakl obejrzał, choć dużo błędów i niewykorzystanych sytuacji Legi z Krakowią. Legia nie przegrywa, ale jednak nie zdołała zbliżyć się do Rakowa, który też stracił Punkty, no przynajmniej dużo bramek, i ja wiem, że te loże z własnego doświadczenia na legi są jednak do wytrzymania. Może za chwileczkę wejść, wypić coś rozgrzewającego i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie zobaczcie: Fernando Santos z Polski leci do Barcelony, spotyka się z Robertem Lewandowskim i tego samego dnia chciałem powiedzieć, nawet tym samym samolotem wraca do Polski. Zobaczcie. Jego rodak, Paulo Sousa, siwy bajerant, po pierwsze tę podróż do Lewego wykonałby z Lizbony, bo w ogóle nie siedział w Warszawie tutaj, prawda, przyleciał tylko na e, zgrupowania, mecze i do domu, e, ale przede wszystkim wykorzystałby to, że polecieć, obejrzeć dobry meczyk. Zobaczcie, taki Fernando Santos mógłby powiedzieć, a spotkam się z Lewym, e, kto mi... I byśmy to przyjęli z zupełnym zrozumieniem, gdyby na przykład przyleciał dzisiaj... Obejrzał sobie no, do Villarreal, może by, by, by nie jechał do Walencji, no ale powiedzmy, przyjechałby jakoś w czwartek. Zaliczył meczek z United w fajnych warunkach na Camp Nou. Następnego dnia spotkał się z lewym. Zobaczcie, nie, zupełnie go się z tym nie zainteresowany. Mecz sobie obejrzy yy, w telewizji, jakby wręcz paliło go to i, i ciążyło mu ten wyjazd z Polski na chwilę zostawienie tutaj spotkań, rozmów ocen, opinii, śledzenia na, też na, na, na wideo różnych występów polskich reprezentantów leci do Barcelony i tego samego dnia wraca, co też pokazuje, że ma niezłe zdrowie. Ci, którzy właśnie mu wy, 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 wytykali, że mamy najstarszego selekcjonera reprezentacji Polski w historii, no i co z tego? No, widocznie duchem jest młody. Mi też jako dziennikarzowi zdarzały się takie wyjazdy, hop, właśnie na krótkie spotkanie, na wywiad i tego samego dnia powrót, bez nocowania. To zawsze było trudne no i, i, i stresujące. Pamiętam, że na przykład kiedyś miałem taki lot do Paryża, wyobraźcie sobie. To były, już nie pamiętam, Adidas często załatwiał mi bardzo fajne wywiady. Z, z trenerami, z gwiazdami swoimi i wyobraźcie sobie, lecę do Paryża, ląduję na lotnisku, wsiadam do reru, czyli takiego szybkiego pociągu, jadę tym pociągiem, który wjeżdża w końcu, jedzie na górze, ale w końcu wjeżdża do tunelu, wysiadam na stacji piramidy, czyli Louvre i wyobraźcie sobie, pod tą piramidą szklaną e, w Louvre był event Adidasa. I tam były jakieś trzy gwiazdy i tak dalej i Adidas załatwił mi, że odbyła się jakaś konferencja, prezentacja butów czy czegoś tam, że nie pamiętam i wywiad jeden na jeden z Kevinem Keeganem, który był wtedy trenerem reprezentacji Anglii. No i słuchajcie, no to może trwało to pół godzinki, e, uścisk ręki już z tymi innymi nie, nie, nie pogadałem, a, a wyleciałem 6 rano, doleciałem, przyjechałem, zrobiłem wywiad i w ogóle nie wychodząc na górę do Paryża, tylko od razu prosto spod tej piramidy, no tylko widziałem niebo paryskie, prawda, nad, nad tą szklaną piramidą, ale tak to nic, nie wychodząc nawet na zewnątrz, nawet nie idąc do Luwru, gdzie na przykład wisi, o, już wtedy mogło mnie zainspirować. Wisi przecież Rafaela, Michał Anioł, e, przepraszam, Archanioł Michał, tylko od razu w rer i ledwo zdążyłem na samolot powrotny do Polski. Ale z drugiej strony, nie, wracam sobie, jestem 14 e, w Polsce i jadę do redakcji, tak jakbym po prostu. Cześć, jak nam twój dzień? Niektórzy tam dopiero dojeżdżali, a ja już zdążyłem być w Paryżu tego dnia i zrobić wyjazd z Kevinem Geekenem. I jeszcze było dużo takich wyjazdów, na przykład do, do Manchesteru. Pamiętam wtedy z większą ekipą po derbach wygranych, gdzie w ogóle City rozwaliło United 5 do 0, a też chyba event był Adidasa i mieliśmy dwóch piłkarzy. Manchesteru do rozmowy i jednego z City. I nagle ci, którzy grali, ci upokorzeni, no ale tutaj we trójkę się stoją, gadają, no bo się e, szanują. Ale dlaczego o tym mówię? Niepotrzebnie o tym tyle. E, chodzi o to, że po prostu, no, co innego, gdy młody człowiek sobie leci e, jednego dnia, prawda, robi rozmowę i wraca tego samego dnia. No zawsze, to, zawsze to jednak jest męczące. A kiedy robi to nasz selekcjoner, zobaczcie, lat prawie 69, więc mój szacunek. Jak na razie, patrząc na jego obecność na, na trybunach, ciekawe czy kogoś dojrzał. Jest to dobre pytanie, które zadam jutro moim ekspertom w mocy futbolu. Będzie Mati Borek i Tomek Smokowski. Wreszcie wrócił, bo czasami dopytujecie, gdzie jest Smok. Smok był na urlopie pomundialowym musiał odetchnąć ja, no tak, urlop, u, 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 na taki urlop na 10 dni, ferie warszawskie, więc wybieram się w najbliższy czwartek. No i właśnie, skoro o Paulo Santosie, czyli o naszym aktualnym selekcjonerze, no to też warto wspomnieć, słuchajcie, że Wreszcie zabierają głos nasi reprezentanci, uczestnicy mundialu w Katarze. Troszkę długo czekali, no i co tu dużo mówić, wypowiadają się i wkładają w szpileczki troszkę w naszego selekcjonera. I muszę powiedzieć, że w ogóle akurat tak się złożyło, że dzisiaj są urodziny Czesława Michniewicza. I właśnie w swojej urodziny dwie szpileczki od byłych pułk, piłkarzy. I mam tu mieszane uczucia o tyle, że no. Przecież o to chodzi, żeby piłkarze nie gadali banałów po meczu, tylko żeby po prostu mówili, jaki jest o odczuciach w szatni. Nawet jeśli troszeczkę z tym odczekali, bo mogli od razu prawda, powiedzieć, co i jak, co funkcjonowało, co nie funkcjonowało. Ale super, że to mówią, bo jak mówię, Christian Bielik był gościem dzisiaj rano w kanale sportowym. W naszym nowym formacie loża Expertos. Fernando Santos, mówiłem Fernando Sousa. No, sorry, mylą mi się ci Portugalczycy, pewnie Santos, Sousa, tak jak dla nich Kowalczyk i Kowalski. I, 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 I oni też by się mylili. Sorry, sorry, sorry. Chodzi oczywiście o Fernando Santosa, słusznie tutaj i, i y, Fernando Alonso jeszcze Łukasz Fifa podrzuca no właśnie, czy można się pomylić? Fernando Alonso, on ze swoim charakterkiem jakby wszedł do szatni, słuchajcie no mistrz świata, to by tam nieźle naszą szatnię y, y, spacyfikował Fernando Santos, który zresztą jest chyba kibicem z tego co, znaczy Fernando Alonso y, Realu Madryt, tak? Dobrze mówię y, jest jeszcze Marcos Alonso nie brnimy w to, nie brnimy. Chodzi mi o to, że Krystian Bielik, szacunek dla niego, bo na przykład potrafił się przyznać do błędu, przeprosić za niego, ale też wyjaśnić o co chodziło w tej sytuacji przy 1-0 z Francją, gdy Francuzi przyjęli piłkę, konstruowali akcję, po której ostatecznie padło podwyższenie na 2-0 i było po meczu. Bo tak to jeszcze żeśmy się tam opierali, jeszcze coś tam tworzyliśmy, jeszcze, jeszcze ciągle mieliśmy e, szanse nieduże, ale jednak, no ale przy 2-0 już wszystko stało się jasne, on wtedy, pamiętacie, truchtał sobie e, do, e, w kierunku, mimo że przyleciała na nim piłka, przejął Oliver Giroux, wszyscy się rzucili do powrotu, oprócz Niego, no i, no i takim był jednym z, z kozów yy, ofiarnych, a przynajmniej wszyscy się zastanawiali, no jak to wszedł trzy minuty wcześniej, już nie, a siły, żeby. Grać I właśnie on się do tego odniósł. Ale też, słuchajcie, powiedział przede wszystkim, yy, jakby u, ujawnił kulisy taktyki na Mundial i powiedział, czego jego zdaniem nam zabrakło na tym Mundialem. Pamiętacie yy, słowa Roberta Lewandowskiego, który mówił, że. No jest im potrzebna radość z gry, że tej radości nie ma. Jak atakujemy, próbujemy, to jest inaczej. Jeśli gramy bardziej defensywnie, to takiej radości nie ma. Po meczu z Francją. Te jego słowa przyjęto jako wotum nieufności wobec Czesława Michniewicza. I teraz też a propos tego defensywnego stylu gry zabrał głos Krystian Bielik. Trener Michniewicz to typowy taktyk. Bardzo dużo rozmawialiśmy o tym, jak chcemy bronić, jak chcemy być ustawieni pod daną sytuację. Na boisku, gdy to rywal atakuje, i może trochę za mało rozmawialiśmy jak chcemy atakować, jak chcemy y, sami grać, jakie schematy mamy na rozegranie piłki. Z jego słów wynika, że właściwie dla Michniewicza kluczem było, co robimy, gdy to rywal ma piłkę i się przed nim, jak się bronić, jak się ustawiać y, w defensywie. Za mało było rozmów o tym, jak my chcemy atakować, jak my chcemy grać do przodu, jaki mamy schemat na rozegranie piłki. Myślę, że tego właśnie troszkę zabrakło zawodnikiem, zawodnikom przed meczem na mistrzostwach. Zawsze skupialiśmy się na tej obronie, mówił w, loża, w Loży Piłkarskiej, nowym naszym formacie niedzielnym kanału sportowego. No i no, i troszkę takie dystansowanie się od selekcjonera. Pamiętajcie, że przegląd sportowy dał układkę o tym, że tak naprawdę. Czasami ktoś wyznacza taktykę, a piłkarz, potem Robert Lewandowski, mówi, nie podchodzi do zawodników, mówi, gramy zupełnie inaczej. Lewy temu zaprzeczył. Teraz jednak, co do tej taktyki, a raczej tego nastawienia zbyt na defensywę ma, mówi o tym Krystian Bielik. Nie traktuje tego jako jakiś takie, właśnie coś, no po prostu. Super, że y, ujawnił nam swoje przemyślenia i kulisy, y, i kulisy szatni. Zauważcie, że dużo tutaj padło, y, może właśnie troszkę tego zabrakło. Y, łagodzi tutaj przekaz, czyli nie, nie, nie jest to y, z jednej strony, atak na czasnicza, ale z drugiej strony, jakby próba diagnozy, y, co poszło nie tak, y, dlaczego właśnie y, czego nam zabrakło y, generalnie, więc myślę, że jest to. E, ważny głos, i mam nadzieję, że nikt nie będzie za te słowa jechał po Krystianie e, Bieliku, bo po prostu inaczej piłkarze zobaczą, że e, szczerość się nie opłaca i lepiej gadać farmazony, że e, no wiecie, sami, jakie, jakie słyszymy generalnie po meczu. Natomiast przy o tym golu e, na 2-0 dla Francji, gdzie się nie cofnął, też fajnie powiedział. Mm, mm, przypomniałem sobie, że tam nawet była taka sytuacja, że było słychać a, e, potem w, podczas kulisów, czy, czy, czy w w jakichś tam powtórkach po tym meczu było słychać, jak yy, y, Oliver Giroud przejmuje y, piłkę, a Christian Bielik truchta, a Czesław Michniewicz z ławki krzyczy Bielon, 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 no, no to, a ten po prostu nie słucha y, apelu, tylko dalej y, truchta, nie pomaga kolegom w defensywie, niektórzy mieli, no zresztą zaraz z tego przejdę do wytłumaczeń Krystiana Bielika w każdym razie apelu nie wysłuchał. Z 1-0 zrobiło się 0-2. No i druga bramka właśnie, no już zamknęła, zamknęła mecz. I Krystian przyznaje na antenie kanału sportowego, że popełnił błąd, że powinien był wracać za akcją ale też nie wracał, nie dlatego, że mu się nie chciało biec. Powiedział, miałem z tyłu głowy, że przegrywamy 0-1. No może zabiorę, zbiorę drugą piłkę, długą piłkę, która spadnie na 16 metrze, rozegram albo strzelę, ale ta piłka mnie przeszła i trafiła do Żiru. Ludzie pisali, bo przyznał, że czytał komentarze, że nim to... W ogóle, że strasznie e, źle mu było z, z tą z, z, z sytuacją, ale że ludzie pisali, że byłem zmęczony po trzech minutach, nie miałem siły biec. Wiem, że powinienem był biec szybciej, że powinienem zapierniczać do tyłu i nie kalkulować. Ja zacząłem analizować, że jak ktoś z naszych obrońców przejmie piłkę lub odbije, ja będę wyżej ustawiony i to będę mógł szybciej przetransferować piłkę do przodu. To był mój wyraźny błąd Źle oceniłem sytuację. Odniósł się, że przecież tam pisano, że mógłby przeciąć do środkowanie dębele. Mówi, że nie, bo by wtedy zbieg do środka dębele tak itd., tak ale mówi, tak, trzeba się było wrócić szybciej. Biorę w 100% winę za swój wiek. Bieg. bieg powinienem był wracać. Notabene dodajmy, że Christian Bielik, który w piątek, w piątek strzelił gola w Championship swojego pierwszego w tym sezonie e, przeciwko West Bromwich e, Albion, e, jego Birmingham City wygrało 2 do 0. E, to była 31. kolejka Championship, ale dalej jest na 17. miejscu, daleko, daleko, daleko. Niemniej, e, pie, pierwszy raz e, strzelił gola w sezonie i trafił od razu do 11. tygodnia Championship. Więc mu e, gratulujemy, i przynajmniej widzimy, że jest to piłkarz e, świadomy, jakby e, taktyki swojej obecności na boisku. Po prostu m, podjął złą decyzję. Ale po pierwsze, nie wstydzi się o tym e, mówić. E, fajnie, że, że się z tego e, rozlicza. Myślę, że nikt chyba m, nie ma tutaj wątpliwości. Co do przyszłości Christiana Bilika w kadrze. Zresztą szybko zobaczę, co piszecie. Ejdem pisze, jeśli chodzi o dwumecz z Barceloną, no tak. Ejdem jak zwykle odnosi się do swojego ukochanego Manchester United. To jednak oni są faworytem, czyli Barca. My mamy krótką kołderkę w postaci wąskiej ławki. Gra, co prawda, napawa optymizmem. Nie klękamy przed Barcą, ale wolę tonować na Ale Barcelona też ma mm, krótką ławkę przy kontuzjach. Yy, 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 Panie Michale, jest pan fanem Ligi Włoskiej, więc chciałbym pana zapytać, jak forma Krzysia Piątka, bo nie oglądam meczów Salernitany i kiedy wraca Buksa, kiedy wraca Buksa, nie wiem, yy, kiedy po prostu się wyleczy, jakoś to miało mieć miejsce teraz właśnie, no ale co innego się wyleczyć z yy, kontuzjacyjnego, wbić do składu Lance, tam już są y, zawodnicy, którzy się doskonale sprawdzili też, którzy przyszli razem z nim więc po prostu ciężko y, będzie, no piątek Co tu dużo mówić y, no po prostu liczę że przy tej jego obecnej formie że wyleczy się jednak Arek y, Milik, ciekaw jestem jak będzie chciał go zagrać Fernando y, Santos tak, Fernando Santos i wy Pradze, czy wyszedłby dwoma napastnikami? No. no cóż, ale Krzysztof Piątek obok Roberta Lewandowskiego nie widzę tego zupełnie. I co tutaj piszecie, że Frankowski w formie pisze Czysty Czesiu, Kasz w formie, no wiesz, tak wszedł na 15 minut i już nic nie pomógł, ani nie. Nie zepsuł, zauważmy, że Meticasz, o którym za chwilę, bo i on jakby wbił szpilę Michniewiczowi w krótkiej rozmowie z The Sport Bible, natomiast no przegrywa z 37-letnim Ashleyem Youngiem i wszedł za niego tylko na ostatnie 15 minut z Manchesterem City. Bereś w formie, Bednarek w formie, a to ironicznie piszesz. No tak, bo Glik w formie Glik też leczy i czeka, ma być decyzja. Bo Fernando Santos spotyka się z lewym, a w drugiej kolejności ma lecieć do Kamila Glika. Tylko tu właśnie się zastanawiam, o czym będzie ta rozmowa, bo no Kamil Glik ma problemy z łąkotką i konsul jest na etapie konsultacji z różnymi lekarzami polskimi, włoskimi i Wkrótce ma zapaść decyzja, czy zdecyduje się za, na zabieg artroskopii, więc no raczej jego gra w tych meczach eliminacyjnych jest wątpliwa. Podobnie jak arka Milika, czy Sebastiana Szymańskiego, czy Kamila Piątkowskiego. Zobaczcie, dopiero co ustawialiśmy środek obrony Piątkowski. Kiwior, ewentualnie Wieteska. Wrócił do gry Jan Bednarek, ale czy nie, nie widzieliście w, w jakim stylu samobój, taki no, no przepechowy wejście właśnie do, do bramki z piłką? Niestety bardzo słabe, no, najgorzej oceniony ze wszystkich piłkarzy na Boisku, i wręcz czytałem opinię angielskich mediów, że widać po nim jakby syndrom wypalenia. No nie wiem, czy zniszczył go ten okres w, w Aston Villa. W każdym razie nie tylko nie pomógł, ale pogrążył drużynę. No fa fatalny, fatalny okres Jana Bednarka, i nie wiem, czy to jest mimo gry w Southampton dobry. Moment, żeby właśnie na nim opierać środek obrony reprezentacji Polski. Kogo tutaj nam jeszcze Czesio dorzucił? Milik w formie, Moder w formie, Szymański w formie, Zalewski w formie kogoś pominąłem. No właśnie, no. no. I jak to ulepić, słuchajcie, dziwimy się, że jedzie Fernando Santos na mecz do Płocka i ogląda. Lecha, no może, nie wiem, Rafał Murawski, może, 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 słuchajcie, no z drugiej strony yy, gramy z Czechami, owszem, z najsilniejszym rywalem w grupie, ale też z Albanią, u siebie, co prawda ciągle jeszcze nie wiadomo gdzie, dlatego Santos oglądał ten stadion w Gdańsku, żeby może, czy nie tam, I to byłby, byłby no chyba dobry, to właściwie wszystko mi jedno, tak, czy, czy Wrocław, Gdańsk, czy cały się zapełni, czy, czy, czy stadion śląski. Hmm. Marko K., Bielik spadł z pierwszej ligi i teraz spada do drugiej, może raczej nie, chyba tak 17. miejsce, no, yy, raczej nad strefą spadkową, więc, yy, no, ale, ale będzie ciężko. No właśnie, Laluś Benevento przedostatnie w Serie B, jak tak dalej pójdzie Glik w Serie C, będzie grał, ale podobno jest tam e, zdrowym, zdrowym glikiem zainteresowanie klubów Serie A, więc może y, może wróci. Y, o, pisze Matin. Dziś byłem w spotku na finale jemu w Katowicach i aktualnie czekam na pociąg do domu. Trochę sobie poczekam, więc dobrze, że można posłuchać chociaż Pato z Saskiej Kępy dla milenia czasu. Technika, zobaczcie, dworzec w Katowicach. Ja też wielokrotnie jeździłem na jem w tym roku, nie dałem rady, żałuję. To jeszcze dopisz, Matin, co oglądałeś, co Ci się najbardziej podobało, jak tam nasze dziewczyny, bo dziewczyny w counter ale nie śledziłem, jak polski counter-strikeowy zespół Nawi, który powołał Łukasz, FIFA pisze: Jesteśmy dziadami i nawet Santos tego nie zmieni, no ale liczymy jednak na efekt, efekt Santosza, co tu dużo mówić. Kuba, futbol fan, kocham naszych piłkarskich filozofów. Brzęczka, Zaszczuli, Czesław Michniewicz, Wymiani, Ajak Sosa dał grać ofensywnie, to obrona spóźniona dwie godziny była. Bielik jakieś analizy, wzory tam stosował, zamiast biec do przodu. No, ale jak mówię, przyznaję się do mm, błędu. Skoro jeszcze jesteśmy przy tych y, szpilkach Czesława Michniewicza, no to zobaczcie, co nam tutaj ujawnił Metikasz. Metikasz mówi, że no, właściwie, y, y, że nie posłuchał y, taktyki Czesława Michniewicza. Zrobił coś zupełnie przeciwnego. I Właściwie y, zrobił tak, bo uznał, że tak będzie lepiej dla reprezentacji i do pewnego momentu rzeczywiście y, tak było y, lepiej. Otóż y, w wywiadzie dla Sport Bible y, odsłonił kulisy meczu z Francją w jednym z finał finałów y, Mundialu. Jak pamiętacie, metikasz w tym meczu y, pilnował y, Kiliana Mbappé i rzeczywiście długo, nie najgorzej to wychodziło ostatecznie. Kilian Mbappé strzelił dwie bramki, no ale to jest Kylian Mbappé i zdradził, że, ta, że to chwilowe, na długo powstrzymanie Kyliana wynikało z tego, że zrobił dokładnie odwrotnie, niż, niż kazał mu Czesław Michniewicz. I mówi tak, trener chciał, żebym zachował dystans, lecz ja nie chciałem tak zrobić. Pomyślałem, że jeżeli będę blisko rywala, to dam mu mniej okazji, by... Uciekał, by mi uciekł, tak Tak zrobiłem. I przy pierwszych kilku pojedynkach wszystko było w porządku. Później zdarzyła się jedna chwila, gdy miał odrobinę więcej przestrzeni i już nie byłem w stanie nic zrobić. Czyli no cóż, yy, też odczekał Matthew Cash z tą deklaracją i zobaczcie, nie, nie zrobił jej, na, jej na, łamach, yy, na łamach polskich mediów, tylko Sport Bible TV. No i też takie zdystansowanie się do taktyki Czesława Michniewicza. Natomiast Kasz, co by nie mówić, wie, że w kadrze nie ma już Czesława Michniewicza, bo no, nie, nie powiedział tego, gdy jeszcze nie było wiadomo, czy Michniewicz będzie, a gdyby był dalej e, trenerem kadry, to ciekawe, czy też by e, o tym mówił otwarcie, że w meczu z Francją. Postanowił zrobić odwrotnie do zaleceń. Natomiast dalej wie Matik, kto jest szefem. Kto jest szefem reprezentacji, wiadomo, kto jest jej nadal kapitanem, do kogo pierwszego leci Fernando Santos. Wiadomo, Robert Lewandowski i zapytany przez Sport Bible, co sądzi na temat Roberta Lewandowskiego, mówi to klasowy. Piłka, szczerze mówiąc, to absolutna bestia. Jego wykończenie akcji jest niesamowite. Zawsze jest we właściwym miejscu, we właściwym czasie, umie odnaleźć się w polu karnym. Po prostu wiesz, że zdobędzie bramkę. To jeden najlepszych, jacy kiedykolwiek grali na tej pozycji, pozycji napastnika. Patrząc na jego CV, uważam, że to najlepszy napastnik, z jakim kiedykolwiek grałem w jednej drużynie. Z całym szacunkiem dla innych atakujących, z którymi grałem. Więc tutaj takie wyznanie, yy, oddanie hołdu Roberta Lewandowskiemu yy, ze strony Meti Kasza. No ale ciężko z nim polemizować, yy, patrząc na CV jego Rzeczywiście z tak dobrym napastnikiem na pewno nie grał. Troszkę tutaj przesadził z tym, że umie odnaleźć się w polu karny, po prostu wie, że zdobędzie bramkę, no na przykład dzisiaj po raz kolejny w meczu Barcelony Lewe mu się nie, nie, darzył, nie, nie udało, dwa razy zablokował go yy, legendarny yy, Pepe Reina, który jak pamiętacie, przez kiedy to było kiedy on zastąpił Jerzego Dudka w 2000 no, po, po pamiętnym finalu, o, finale w 2005 roku, tak, bo nie był zgłoszony do Ligi Mistrzów, więc, więc na szczęście dla Liverpoolu nie mógł grać w Lidze Mistrzów w wielkim finale z Milanem w 2005 roku w Stambule, grał Dudek, ale już w Lidze powoli go zastępował i ostatecznie yy, Jurka Dudka z bramki Liverpoolu yy, wygryzł, więc więc yy, dzisiaj w ogóle gdzieś też przeczytałem, że ostatni raz Pepe Reina zagrał w, przeciwko Barcelonie, której zresztą jest wychowankiem, chyba w 2010 roku w pierwszej jedenastce, bo zdarzało mu się siadać na ławce w jakichś tam meczach. No więc, co o tym wszystkim sądzicie o deklaracji y, Matiego Kaszan. Y, Maciej Pril, Ossimien bije lewego na głowę. Wiesz co, no nie da się tak powiedzieć. No fantastycznie funkcjonuje e, w Napoli. Zobaczymy, y, czy gdyby to on był w Barcelonie, czy... Zobaczcie, no lewy nie da się zaprzeczyć, że przecież cały czas pracuje dla tej drużyny. Dzisiaj dwa razy y, strzelał, dwa razy nie trafił, ale, jak mówię, w, sof, w, sof, w Sofie Skor... Najlepszy man of the match. Nie wiem kto ostatecznie został, ale w Sofie Skor najwyższa nota, gdzie są linepsy 7 i 9. Nikt nie ma takiej noty, nawet Pedri 7 i7 mimo, mimo bramki, mimo znów fantastycznego e, e, występu e, lewy trzy strzały na bramkę ale obronione 47 kontaktów z piłką 65% celności podań, no ale to kluczowe do Pedriego, dziubnięcie takie nie, nie zero samolubstwa zobaczył, że, że, że młody kolega jest na, na, w najlepszej sytuacji, jeden nieudany cross dwa z trzech udanych długich piłek dwa, dwie wykreowane świetne mm, szanse dwie wygrane na trzy Pojedynki powietrzne, 4 na 6 pojedynków naziemnych, 13 razy stracił posiadanie piłki, 3 razy faulowany, 3 razy sam faulował, 2 razy na spalonym, jeden udany dribbling. Więc Osimen no, jest w tym momencie prawdopodobnie najlepszym napastnikiem świata. Dopiero co był Benzema, który pod tym względem wyprzedzał Roberta Lewandowskiego. Z drugiej strony, no jest też Erling Haaland. Konkurencja jest bardzo, bardzo silna, ale też nie róbmy z lewego, wiecie, Bóg wie, jak słabego napastnika. Dawid Pawiński pisze, Napoli to, co dzisiaj grało, to trzapki z głów. Uważam, że w Lidze Mistrzów będą faworytem z Frankfurtem i nie zdziwiłbym się, jakby zaszli do półfinału. No to też zależy, na kogo trafią w ćwierć finale na ile doświadczoną drużynę. No, yy, trudno, trudno powiedzieć, na przykład, jak Napoli w starciu z angielskimi yy, drużynami, jakby wypadło. Na przykład z Chelsea. O ile Chelsea w ogóle przejdzie dalej, yy, Borussia Dortmund, która też ma fantastyczną pasę. Yy, yy, co piszecie? Yy, Matin nam zdradza, jak na Jemie. Dziewczyny przegrały, niestety, z faworytkami w finale, ale można być dumnym z ich występu w finale męskiego turnieju counter strajka G2 wygrało z heroik i potwierdziło swoją dominację w tym roku. Atmosfera top, to tego zawsze można być y, pewnym. Six wraca, pyta Marcin Oleksy w top 3 ma szansę na wygraną. Chodzi o Marcina Oleksego, reprezentanta Polski w Amp, Amp Futbolu, zwarty Poznań, który nie wiem czy wiecie, mam nadzieję, że tak, że trafił do finałowej trójki w plebiscycie nagroda Puskasa FIFA jest tam z Ricard Lisonem i z Dimitri Payetem. Sam, sam Marcin mówi, że no, obłędny jest ten gol pajeta i on prawdopodobnie powinien wygrać strzał z dystansu, po prostu takie uderzenie. Ricard pół przewrotką, Marcin całą przewrotką. Słuchajcie, dla niego najważniejsze dla promocji amfutbolu w świecie, w Polsce samo to, że jedzie na galę do Paryża, bardzo się cieszę i trzymam kciuki, samo to, że znalazł się w tej trójce to już jest wielka y, sprawa Artur Kowalczyk pyta, komu kibicujesz w Super Bowl nie mam pojęcia, mam. poradźcie, komu kibicować y, zupełnie się nie znam, jakoś tak dużo no wiecie, ja się zafiksowałem na futbolu, jeszcze taki weekend nawet nie wiem kto, y, kto gra i komu jakie to są historie za tymi dwiema drużynami w Super Bowl prawdę mówiąc też czekam jutro tylko na y, Rianny Jakieś fragmenty koncertu i recenzje. Szymon Zubrzycki. Santosz nie wie na co się porwał. Współczuje z tego serca pomyj, które będą się na niego wylewały w przypadku gorszych wyników, co z naszymi grajkami jest prawdopodobne. U nas brakuje podstaw, ale ja wiem. Ludzie raczej sobie zdają. No zobaczcie, wy sobie świetnie zdajecie sprawę, no, że kim on ma, jak ma ulepić ten skład. Czy na dziś jesteście w stanie mi podać skład na na trzech, no Wojtek Szczęsny w bramce na prawej pewnie, no bo zakładamy, że zagra czwórką obrońców Fernando Santos, bo on grywa z przodu to może być 4-3-4 4-1-2 prawda, i tak dalej ale, 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 ale zawsze czwórka z tyłu no to Kasz, a na lewej no właśnie, to jest dobre pytanie no, może już Reca no bo Partek Bereszyński, który przecież na Mundialu, jeden z, z, z najlepiej ocenianych naszych e, z, reprezentantów, no niestety skazał się na ławkę e, w Napoli. No ale kogo dajemy na środek? E, zawodnika z arsenalu, który tam nie za, zadebiutował, e, Bednarka, który no, po długim okresie niegrania jest jeszcze bez e, formy i nie wiadomo, w jakiej jest. W jakim jest stanie psychicznym? Kontuzjowany, właśnie Piątkowski, Dawidowicz. No, 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 naprawdę, nie jest łatwo tutaj. Więc ja myślę, że to w tej sytuacji, nie wiem, czy remis w Czechach nie będzie, no, z naszym najsilniejszym, Bochniewicz, tak, macie rację, nie będzie tutaj marzenia, Więc ja nie sądzę, żeby spadły pomyje na. Na, na Fernando Santosza, jak popatrzymy, kim, kim, będzie, mm, kim będzie grał. S -E select pyta, czy Łukasz Piszczek będzie uczestniczył w najbliższych Mistrzostwach Europy w piłce nożnej i jakie jest jego znaczenie dla drużyny reprezentacji Polski? W ogóle Łukasz Piszczek dowiemy się we wtorek, jak już wróci e, Santos z Barcelony, a przypominam, wróci tego samego dnia, kiedy poleci, nie będzie się tam Obijał, prawda, lansował, nie pójdzie sobie na meczyk, yy, prawda, Ligi Europy z Manchesterem United, tylko yy, po prostu od razu wraca. I yy, yy, to we wtorek ma się spotkać z Łukaszem Piszczkiem, który. Podobno już odmówił, raz, stwierdził, że nie da, nie da rady, ale Sa Santos chce go w swojej kadrze. Moim zdaniem jest bardzo ważny, dlatego że choćby czy z wywiadów, czy z Via Play, ale gdzie można posłuchać jego ekspertów, po prostu ma Wielką wiedzę z tych świetnych trenerów, z którymi pracował, jednak wyniósł sporo doświadczenia, ma, ma świetnie analitycznie, taktycznie ocenia to, co się dzieje na boisku i przede wszystkim, ja myślę, że to by była w niego wielka inwestycja z naszej strony. Nawet nie chodzi o to, że on by bardzo pomógł Fernando Santosowi w czymkolwiek, że byłby takim asystentem, asystentem. Tylko, żeby się po prostu bardzo dużo, to, to, to jak staż, tak? Jakbyśmy wysłali naszego człowieka, żeby pracował w kadrze, przy selekcjonerze. No, no, no jednym z najlepszych. Na przykład, jakby się sprawdziła in, in, informacja, że po sezonie z Realu Madryt ma odejść Carlo Ancelotti i objąć reprezentację Brazylii, no to, no to kto by nie chciał zostać. Nawet jeśli nie ma jeszcze papierów trenerskich o kaszpiszek, to jest to olbrzymie doświadczenie, a też może sporo pomóc z naszatnie, z najważniejszych piłkarzy, no jak Robert Lewandowski, czy nie wiem, kto tam jeszcze ze Starej Gwardii zostanie, więc uważam, że dobrze by się stało, no, tylko pewnie to dotyczy jego działalności takiej codziennej. Pewnie nie chciałby zrywać kontraktu z ViaPlay, nie, nie, nie zaniedbać swojej swoich goczałkowic i y, umowy z y, Akademią i Dortmund. No, zobaczymy, czy da się to wszystko y, połączyć. Ludzki M podrzuca Bochniewicza, no ale, no, ale umówmy się. No, y, ja wiem, że Bochniewicz, y, Wietes, no, ale z drugiej strony w tych eliminacjach powinni dać y, radę. Łukasz Weresa. Miszka, nie martwi się sytuacja. Kiwiora miał być podstawowym stoperem i ostoją defensywy już teraz, a jak na razie to mecz Arsenalu ogląda z ławki. Podobno zachwyca kolegów na treningach. Sało to wypada, pół kadry nie gra lub grzeje ławę. No ale to trochę było wiadomo od samego początku, kiedy trafił do Arsenalu. Z jednej strony to jest sytuacja, że tak powiem, bez wyjścia. Tak? chcecie Arsenal, no to idziesz do Arsenalu. No, dla polskiego piłkarza, obrońcy specji, no jak, jak, jak to powiedzieć nie? Powiedzieć nie, nie, nie. No wiecie co, no to każdy jednak w siebie wierzy z tych zawodników. No i na pewno tutaj, pamiętacie, że tam było kilka rozmów z Mikelem Arteta. Teraz jednak Arsenal jest w takiej sytuacji, że no walczy, no już City się zbliżyło po, po porę się z Brentford na trzy punkty chyba Arsenal ma jeden mecz zaległy do rozegrania. A właśnie, no i w ogóle grają ze sobą. Zobaczcie, za chwileczkę może być, mogą mieć porówno punktów, no bo w środę w trakcie Ligi Mistrzów, meczem, który przyćmi tę Ligę Mistrzów z całym szacunkiem, no gra Chelsea z Borussią Dortmund. No, A umówcie się, co będziecie oglądać? No Będziemy chyba oglądać na głównym ekranie Arsenal z Manchesterem. City. Zresztą Manchester City, zobaczcie tak motywująco i na Pepa Guardiola te oskarżenia, to zagrożenie. Widziałem już konferencję, widzieliście Pep Guardiola, tak mocno y, nie zabierzecie nam tych tytułów, bo one zostały wywalczone, wiemy jak, pamiętacie, strzała Guero i tak dalej. No To wszystko prawda, tylko jeśli się okaże, jakby że tych te, te, trochę jest tak, że za chwilę, może się okazać, że nie do końca legalnie zdobyły zostałe zdobyte te wszystkie tytuły, bo po prostu rywale nie, a City y, nagieło sobie w tamtym y, okresie y, finansowe y, fair play, dokonało jakiś tam y, machlojek i dlatego było tak silne. Tak? I dlatego właśnie go mógł przesądzić, więc tutaj się do końca nie zgadzam z Pepem y, Guardiolą. Y, zresztą odebranie tytułów, to najmniej szakara, jaka może spotkać Manchester City. Tytuły za Roberto Manciniego, no wiecie co. Yy, czy, czy tam yy, puchary za czasów Manuela Pellegriniego, no, no to wszystko jest troszeczkę yy, ważne, jest to tu, to, to tu i teraz. Niemniej jednak na boisku widać, yy, że podobnie jak Juve, które już straciło, już zostało ukarane, zobaczymy, jak się utrzyma ta, ta, ta kara minus 15. Punktów. Dzisiaj kolejne wyciekają rozmowy. Nie wiem, czy czytaliście zarządu. Właśnie nic z nich nie wynika, poza tym, że najgorsi piłkarze Juve zarabiają więcej niż największe gwiazdy Atalanty. No I tam dyrektor sportowy Herubini mówi: Nawet jakbyśmy zatrudnili psa, to byśmy mu dali 3,5 miliona rocznie, a w Atalancie. Najwięcej Duwan Zapata zarabia milion osiemset. Rzeczywiście, patrząc na te stawki, to rzeczywiście, rzeczywiście mało. Ale jakby nic, że tak powiem, na sobie pogadali, tak? że dużo płacą piłkarzom. Nie było rozmów, że płacimy pod stołem, tylko po prostu o wydatkach. I UWE rzeczywiście. Tam jest śmieszne zdanie pada Anieliego, że dawny. Że, że, że rozpasane te transfery, że 90 milionów zapłaciliśmy za Iguajna, zapłacił Fabio Paratici za Iguajna, a y, dawny Fabio Paratici kupiłby za 10 milionów y, Gabriela Jezusa i sprzedał za 90. I tak było do pewnego momentu, ale jakoś to się wszystko popsuło, uśpiło Juventus. No i właśnie uparli się na tego Iguajna między innymi, albo co gorsza, dla nich, dla Cristiano Ronaldo. 100 milionów i 30 co, 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 co rok pensji. No i, no i tak stało się tak, że musieli zacząć te dokumenty, prawda, rasować, księgować kreatywnie. Mówię tylko, że na boisku dzisiaj w nerwach, bo w nerwach, ale jednak 1-0 z Fiorentiną twardo wywalczone. Mimo, że tam był spalony taki kontrowersyjny Duszana Wlachowicza oraz gol, gol Fiorentiny w samej końcóweczce. wydawało się na 1-1, ale jednak okazało się, że był tam z kolei minimalny spalony Fiorentiny. Też oglądałem to spotkanie. Mówię tylko, że City też zareagowało na tę. Nikt się nie załamał. Tylko po prostu piłkarze robią swoje. Nie zastanawiają się, czy w przyszłym sezonie będą grali w Championship czy w czwartej dywizji, tylko po prostu y, Castrovili, tak? Y, słusznie ktoś tutaj y, zaznaczył i kto to pisze. Castrovili strzelił, ale spalony. Tam zdawało się, że faulował. Y, jeszcze Lokatellego, ale chyba faulu nie było, tylko był. Ale taki spalony typu. Typu yy, duży palec u nogi, le, leciutko tam wystawiał. Yy, co jeszcze piszecie? Alan Alk, Kiwior jak nie zagra w trzech meczach, to nie dostanie nagrody za mistrzostwo Premier League. Jak Wasilewski w Lester, szkoda chłopaka, ale no niech, to, niech ten arsenal najpierw wywalczy to mistrzostwo. Nie będzie łatwo, zobaczcie. City już oddech, City czują na karku. mam pisze: Polskie Radio 24, mówi, że Piszczek odmówił kuleszy i Santoszowi. Czy to nie jest absurd? Na Moje to reprezentacja robi łaskę kolesiowi bez papierów tenerskich, a nie odwrotnie. No m, m, ja też tak słyszałem, że odmówił, ale to było chyba w czwartek, a y, sam y, sam toż powiedział, dobra, jeszcze raz usiądziemy i pogadamy, może te kompetencje jakoś albo dostanie trochę większe, albo właśnie. Chodzi o to, żeby mu pozwolić pracować via play, jeździć na mecze, bo cze, cze, często też na, przecież via play ma Ligę Europy i Ligę Konferencji, więc, więc no, z drugiej strony ja też bym nie, no co, ma siedzieć tylko w Warszawie i w Polsce i, i to dobrze, że, że pojedzie, pogada, zobaczy coś z bliska, może też przy okazji naszych Zawodników. Um, Łukasz Weresa pisze: Przy takiej sytuacji w klubach połowy naszej kadry nie zdziwię się, jak Santos nas zaskoczy przy powołaniach nazwiskami z naszej ekstraklasy. Obrona w, w rozsypce z pomocą też dobrze nie jest. Mamy mm, problem. Z no? eee, samymi same, same klasowymi zawodnikami pewnie nie zagramy, no ale, ale no, umówmy się. No nie mogą grać ci, co nie grają od. od no bo, no bo to jest kasus Jana Bednarka. Pamiętacie jego mecz chyba z Chile? To była taka próba, co może. Więc bierzmy z, z, z ekstraklasy. oczywiście, że, że tak. Nisza trzy angielskie kluby już nauczyły się Halanda i będzie miał teraz kłopoty ze strzelaniem. Myślę, że E, to jest taki e, zwierz że dalej będą miały z nim e, kłopoty. Na razie zszedł e, chyba w przerwie, tak, tego meczu z Aston no bo po prostu był 3-0. E, I e, właśnie w środę jest mecz z Arsenalem. Nie zdziwię się, jak, jak coś Arsenalowi e, strzeli. I od 23, misza powiedzieć coś o Wielkim Manchesterze United. trzymają mają szanse na mistrzostwo, albo chociaż drugie miejsce, no. Nie umiem powiedzieć, ile tam jest, cztery y, punkty straty do. Y, czy ile, już zapomniałem, no, powiedzmy dwa mecze, tak? No, moim zdaniem te szanse ciągle jeszcze są, chociaż tych dwóch rywali y, bardzo, bardzo y, silnych. No, po prostu y, United, nawet jak się męczy, też y, jest w stanie y, wygrywać, jest nie, nie, niezawodny Rashford. Dobrze to wygląda, ale jak mówię, City też po, tym, po tej porażce z Leicester 2-4 też się znalazło na fali. Kuba Football fan. No nie, Araujo to dziś występ 10 na 10. Dawno nie widziałem tak dobrego meczu obrońcy. De Jong też wreszcie znalazł dla siebie miejsce. Ja w nim w końcu widzę lidera w środku pola. Zobaczcie, Zabuskeca, Xavi, definitywnie mastermind, choć, choć umówmy się, że został zmuszony mm, do tych yy, decyzji ale e, trzeba przyznać, że no, e, rewelacyjnie z nich wybrą. Skoro wróciliśmy do tego, od czego zaczęliśmy, czyli wygranej Barcelony na wyjeździe z Villarreal 1 do 0, jesienią, pamiętacie, Lewy na Camp Nou strzelił dwie bramki, wtedy jeszcze Unai Emery prowadził drużynę, teraz Kessetien, e, który przegrał trzeci mecz z rzędu, no i ja nie wiem, ja nie, coś nie wierzę, żeby z nim Villarreal jednak awansował do europejskich pucharów, dopiero co porażka z Elche 1-3, wcześniej z Rajo Vallecano, w pięciu ostatnich meczach, właśnie w sześciu teraz licząc, stał porażkę z Balcą, jedno zwycięstwo, jeden remis, cztery porażki, pięć strzelonych, dzień straconych, jedno czyste konto, gol Pedriego, fantastyczne zachowanie w polu karnym, też Rafinha do lewego, Lewy tak fajnie, właśnie mówię, nie samolubił się, tylko zagrał do, do Pedriego, asysta, zobaczcie, sześć z siedmiu swoich asyst Lewy zaliczył w meczach wyjazdowych, więc, więc ko jedna na Spotify Camp Nou, to ciekawe. Pedri, zobaczcie, zdobył 4 bramki w 7 ostatnich meczach i 7 w 29 ostatnich meczach. Mówiłem tylko, Jude Bellingham strzelił 10 goli w tym sezonie spośród zawodników poniżej 21 roku życia, a Pedri 7 jest na drugim miejscu i często się o nim mówi, że taki nowy Andres nie sta. Tylko to go różni, że jest o wiele bardziej bramką strzelny, co jest dobre dla Barcelony ani Niesta, ani Xavi dużo goli nie strzelali za to jak Iniesta już strzelał gole, no to to były bardzo ważne gole, jak w finale Mistrzostw Świata jak ten z Chelsea dający Barcelonie awans i ostatecznie zwycięstwo w final Ligi Mistrzów. Lewy zobaczcie znów bez, bez gola, do tego zobaczcie lewy Yy, taka ciekawa statystyka, yy, za Barca, info yy, strzelił bramkę w sześciu ze swoich pierwszych, ośmiu wyjazdowych meczów, yy, wyrównując tym samym rekord trzech czasów ustanawiany przez yy, Mariano Martina 82 lata temu, no ale teraz się troszeczkę zaciął. Trzeba przyznać, choć dalej pracuje dla drużyny. Szami mówi Lewandowski. Posiadanie go bardzo nam pomaga, ponieważ wnosi przywództwo, mentalność mistrza, i nawyk zdobywania tytułów, przegrywanie nie wchodzi mu do głowy i zaraża tym innych w drużynie. Lewy nie strzelił gola i z jednej strony oczywiście szkoda, ale jeśli Barcelona wygrywa, to nic się nie dzieje, zwłaszcza, że zobaczcie, na jaką informację natrafiłem w kikerze? Jeśli Robert Lewandowski strzeli jeszcze dwa gole w tym sezonie, to na konto Bayernu Monachium wpłynie 1 250 tysięcy euro. Bawarczycy będą otrzymywali taką kwotę za każde 25 goli lewego w sezonie do końca jego kontraktu z Barceloną. Mała rzecz, a Bawarczyków na pewno cieszy. A propos jeszcze, słuchajcie. Ciekawostka, kolejna za Barça. info. Pokonany Kikes Etienne przeciwko Drużynie. Nie wiem, czy bardzo już się rozliczyła z tych pieniędzy, które po przyzwolnieniu Kike Etienne miała mu wypłacić. Wiemy, że ją pozwał do sądu. W każdym razie, Kike Setien podczas swojej siedmiu, podczas swojej kadencji w Barcelonie ani razu, słuchajcie, nie skorzystał z usług Usmane Dembele. Dlaczego? Bo. 0 minut rozegrał pod wodzą Kikessy ponieważ był kontuzjowany wtedy przez 7 miesięcy. I dziś paradoksalnie też nie zagrał przeciwko drużynie Kike Setiena, no bo znów ma uraz mięśniowy. A Barcelona, zobaczcie, ostatni raz przegrała pod koniec października z Bayernem Monachium w lidze mistrzów. To była ostatnia porażka Barcelony. W międzyczasie Barcelona wygrała Super Puchar Hiszpanii, awansowała do półfinału Pucharu Króla. W marcu oba mecze przeciwko Realowi Madryt. No i uciekła Realowi w tabeli na 8 punktów. Ja nie mówię 11, dlatego że oczywiście teraz jest 11, ale nie wyobrażam sobie, żeby Real Madryt w środę miał nie pokonać, miał nie pokonać Elche. Zwłaszcza, że zobaczcie, wracają do formy na przykład Fede Valverde, Wielka ulga, bo jego żona wrzuciła na, yy, yy, na Instagram chyba wyjaśnienie, że miała bardzo zagrożoną ciążę, że wszyscy przekonywali, że yy, ich drugie dziecko nie przeżyje, więc też i Fede miał bezsenne noce, yy, a tutaj kolejne USG wykazało, że dziecko jest zdrowe i wszystko jest bez problemu, więc na pewno też i z tego powodu psychicznie yy, odetchnie. No, ale jest Karim Benzema, jest Winicjusz a zobaczcie, że ten yy, cały Klubowe Mistrzostwa Świata, cały ten turniej, całe te dwa mecze Realu Madryt pokazały jednak, jaka jest dysproporcja traktowaniu Viniciusa w tam i w Lalidze. No, pamiętacie, ostatni mecz z Majorką: 10 fauli 10 fauli na Viniciusu. Tutaj, tutaj tego, tego nie było, nie było polowania na, na Viniciusa. Co jeszcze dodajecie, że właśnie rzeczywiście też o tym czytałem, że Fernando Santos już też smsowo się porozumiał z Robertem Lewandowskim. Byli tacy, którzy mówili, że super, że przed Santos, który po, potrafił posadzić na ławce Cristiano Ronaldo, że on zakwestionuje Przywództwo Le Roberta Lewandowskiego i jego, i jego status. No, ale umówmy się. No, 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 patrzymy na to, ilu zawodników nam powypadało. Kto, jak nie Robert Lewandowski, ma tu być właśnie szefem i liderem tej drużyny w, 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 w kadrze tak przetrzebionej kontuzjami, czy tym, że zawodnicy lądują na y, ławce? Robert ma 34 lata i jakoś nie ląduje na ławce. Tak, Pamiętacie, że był taki moment, że już pisano piątek, jak w czasie prawda, swojej, swojej złotej ery w Milanie, że właśnie zakwestionuje przywództwo, że to on do pierwszego składu, prawda? Lewy tam ostatnio tam parę tam meczów nie strzelił dla kadry, może na ławkę i tak dalej. I tak dalej. Zobaczcie, lewy ani kontuzji, ani, e, ani ławki. Więc jak, żeby inaczej e, miał do kogo pierwszego pojechać i e, dlaczego miałby zmieniać kapitana na kogo e, 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 Fernando Santos. Jarosław Zorek pisze, cześć Michał, patrząc na grę Barcy i Ławkę, można, e, która miała świadczyć o sile drużyny, to na dzień dzisiejszy kiepsko to widzę. Moc dzisiaj tylko e, na słabszą coraz bardziej La Ligę. Szawi dzisiaj na Farcie i nawet niektórzy kibice y, możecie napisać, jeśli ty jesteście Barcelony, ale znam paru takich, co mówią: W ogóle zero spiny na mecz z United, że nawet lepiej odpaść z Ligi Europy z United, y, drużyną, prawda? Na, absolutnie na fali, wielki klub. Y, zawsze szkoda, tak, ale z drugiej strony wtedy już totalna koncentracja na La Liga, ewentualnie na Pucharze króla, natomiast zawsze jak już odpadać z Ligi Europy, to lepiej z Manchester'em United niż z Eintrachtem Frankfurt, jak przed rokiem już nie mówię o, o tej aferze z kibicami do której doszło. Kończę powolutku moi drodzy, no bo już jest dwunasta, już jest a rano o dziesiątej zapraszam was na mocy Futbolu w kanale sportowym i moc w ogóle programu w kanale sportowym, bo potem 12.30 Polacy pod Lupą, potem o 15.00 La Liga Bonita z Kowalem, Kubą Kręcidło i Dominikiem Piechotą, ale jeszcze tutaj Szawi nie jedzie na pizzu. Już nie jedzie na pizzu. Witam dawno, nic nie pisałem, ale poświadczam, że oglądałem każdy live od tworzenia zatworzenia. dziękuję Ci bardzo. Felipe Santos nic nie da, jeżeli my nie zaczniemy krować akcji w środku pola. Moder to ostatnia nadzieja Białych. No, jeszcze troszkę czasu na szczęście jest, ponad miesiąc, tak? Miesiąc i 12 dni do, tych, do tego meczu, no więc liczę, liczymy to na Kubę Modera, liczymy, że nikt nie dozna kontuzji. No, Krystian Bielik, jak mówię, wywiad wywiadem, ale wreszcie jedenastka, kolejki Championship, gol, dobra gra, więc już widać, że kontuzji, po kontuzji nie ma śladu i, no i nie ma Sebastiana Szymańskiego, no nie ma Kamila Piątkowskiego, no, paru nam zawodników wy, wypadło, ale jest na szczęście Piotrek Zieliński, jest Przemysław Frankowski, jest Nikola Zalewski, no, no jednak jakiś tam skład zbierzemy, no rzeczywiście ta obrona jest najbardziej, yy, 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 największym takim zgryzem dla Santosza i dla nas, ale też, no umówmy się, Czechy, Albania, to nie Liga Narodów, tutaj może, może po prostu, może nam to ujdzie na sucho. Yy, Mikołaj Janeda, Majorka też nie miała prawa sprawić problemów Realowi. Wini to symulant i gorąca głowa, Elcze to wykorzysta. Nie sądzę, zawsze. Znaczy, więc, już to y, zgadzam się, że gorąca głowa, ktoś tam powinien popracować. No, pamiętacie, że w swoim czasie y, miał jakichś tam wojskowych takich opiekunów, żeby go tam tonować, i może po prostu trzeba do tego wrócić. Pamiętam, że Wayne Rooney, który miał niezwykle gorącą głowę w początkach kariery, y, to tam, nie wiem, chyba Gary Neville był przypisany, że jak coś się dzieje, to zasuwa do Wayna, spokojnie odsuwa, żeby nic nie powiedział sędziemu, żeby nie. Żeby, bo, bo, bo rzeczywiście tam łapał czerwone kartki za, bo, bo po prostu nie panował nad swoim temperamentem. I Mateusz Wąs. O, domaga się dawno nieobecnego challenge'u mokrej szyszynki. Wróci jeszcze. Nowi widzowie nie wiedzą o co chodzi. Też mnie to kusi, ale już nie teraz, bo jak mówię. I... O, no, pisze Maciej Pril. Dobra, narka, bo Super Bowl za chwilę, a kompletnie nie kumam tej gry i może w końcu poznam chociaż. Zasady trochę i ciekaw jestem tylko jaka będzie oglądalność. No bo często się mówi, że Super Bowl, Super Bowl. Ile 3 miliardy obejrzały w finał mundialu? Czy to na pewno pewna liczba, gdzieś tak widziałem. Zobaczymy, ile zobaczy Super Bowl. Ja nie zarywam. Nocy Gregory Zwierzański. Michaś, mówiłem Ci tydzień temu, że Robercik wraca do formy. Dzisiaj już było prawie OK. Asysta zajebista. Piszek do kadry, ale na obronę, bo nie mamy kogo wystawić. No nie, no na, na prawej wystawimy Matiego Kasza. Armin C jeszcze się o ok Każe na koniec, że żadnego polskiego asystenta doradcy nie będzie. Wr, porażka. Nic nie zdobędziemy. Znowu od takiego trenera Lipa ludzkiem. Lans w kryzysie, ale Buksa nie będzie miał łatwo wejść do pierwszego składu. Pełna zgoda. Hubert Broczek, Gerke Santosz powinien odstawić hierarchię i budować nowych zawodników pomimo wyników na euro i tak zagramy. Ale z kogo budować jak naprawdę ten materiał? No nie... Nie powala. 2079 osób jest w tym momencie na lajcie. Like Dzięki Wam serdeczne za wszystkie łapki w górze. Za suby dla skromnego kanału, skromnego Patona Wena i dobra. Teraz rozstajemy się bo Super Bowl. Ok, rozumiem, akceptuję, zwłaszcza że jest w nocy, ale już za chwilkę. The Champions I widzimy się w kanale sportowym i na kanale Betclica. Ja dzwonię do Waszych połówek, jeśli wygracie ten konkurs yy, Betclika. Także do zobaczenia, dobranoc i to będzie fajny tydzień, pełen fajnych metrzyków w europejskich Pucharach, z Lechem Poznań, z Bodo Glim, Glim Bodo. Z Bodo na koniec, wieńczącym cały ten niesamowity tydzień. Także dobranoc i do zobaczenia.